Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie również, tak jak Oskar, Czarny Piewca. Tak, też. Moje pierwsze gry to było Diablo 2, mimo że też jestem młodszy od ciebie, no to w podobnym wieku to zaczynałem już to grać. Diablo 1, Diablo 2, to też jestem tym związany troszkę, jeśli chodzi o gry ogólnie, tak? Ale chyba ogólnie, jeśli chodzi o samo Diablo Immortal, to jak to się toczy, powiedzmy, jak tam było między którą? Między dwójką a trójką, aha. Czyli w sumie, bo jak widziałeś, każdy widział pewnie, to też jest w sumie taką trochę przyczyną do nagrania tego odcinka, jest straszny, bardzo ogromny hejt po prostu na to Diablo Immortal. Trzy pół tysiąca? Tysiąca? Czy miliona? Aha. No i właśnie, i dlatego... I nie było nic o tym mowy, tak? Jeśli o to chodzi wcześniej, ile się nie mylę. No nie wspominali o tym, to chyba tak nagle po prostu wystrzeliło. Zmieniono kolejność, znaczy właściwie podjęto decyzję, że Diablo Immortal będzie zamykało, ponieważ nie są w stanie nic sensownego pokazać o Diablo 4. Co więcej, pojawiła się tam informacja, że Diablo 4 już jest zrobione bardzo długo, dwukrotnie zmieniono głównego producenta gry, zmieniono jakby zamysł tej gry, nie ma na to podobnież jakiegoś sensownego pomysłu i stwierdzono, że w ogóle nie będą pokazywać. Aha. Dokładnie, może też coś ze sobą pociągać po prostu. I to też jest ważne właśnie.
us for light and righteousness. Starcrashed! Diablo. Are you prepared to face me alone, Imperius? Pitiful. Yet, here you all are. To była... Tak, tak, tak. To każdy chyba widział. I zawsze jakoś powraca. Nieśmiertelny, tak jak w sumie może tytuł też wskazywać. Tak, 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 dokładnie. Aha, bo nawiązujesz po prostu do tamtego. No bohater po prostu, nie? I to może, ja jestem ciekaw, czy to może nie mieć nawiązania do Diablo 1, tak jak było po walce z Diablo. Kojarzysz pewnie? O co mi, wiesz, o co mi chodzi? I chodzi o kamień dusz. No właśnie, więc to też może być dobre nawiązanie też. Albo coś na tej po prostu zasadzie zrobione. No i myślę, że wcale to nie jest takie złe, to Diablo na telefon. Nie wiem, czy po prostu... Główna spina jest też o to, że to jest wersja mobilna, że się nie spodziewali, że na telefon mogą zrobić grę. Czy że pewnie spodziewali się, że będzie dużo kosztować. No właśnie, to jest tak na uboczu takie zrobione. Bo raczej to nie ma wpływu na powstanie czwórki czy jakieś inne, tak? Wiesz, co mi chodzi. No. Ale ogólnie w ogóle spoko jest. Tak, już sugeruje nam po prostu wszystko. A poza tym, o ile się nie mylę, to chyba były wystawiane projekty od samego Blizzarda, jeśli chodzi o... wygląd ogólnie wszystkich postaci, tak? I mam tu na myśli na przykład Władców Piekieł. Wiesz, co mi chodzi? To są całe reworki w ogóle, jakby to mogło wyglądać. I wątpię, żeby to wszystko było zapowiedzią do gry mobilnej. Więc to też jest duży znak, tak? Dokładnie. No i to jest fakt. A, w tych... Tak, tak. Ale też, odnosząc się do
No tak, 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 rozmawialiśmy o tym. Pokazywałeś mi tam właśnie te zdjęcia różne i w ogóle. Ale to jedna sprawa. Jeśli mamy odnieść się właśnie do całego tego Diablo Immortal, to tak sobie patrzę na te komentarze, no i włączyłem specjalnie polski zwiastun, bo tutaj są polskie komentarze. No i tak czytam i patrzę, ile komentarzy, nie ma żadnego uzasadnienia do tego po prostu, co napisali. Oprócz tego, że co to jest za gówno, że nikt w to nie zagra, że się bardzo zawiedli, to nigdzie nie widzę, żeby było coś konkretniej napisane, że dlaczego tak uważają, dlaczego gówno, dlaczego nie zagrają. Ale też jak patrzę, no to są na przykład, że ktoś nie zagra, bo wersja mobilna. No i teraz też nie wiem w ogóle, jak mam to rozumieć, czy oni mają jakiś lepszy powód. Ale nie, no bo chodzi mi właśnie tak ogólnie, po prostu od sam hejt. Że zobacz, ile odpowiedzi nie jest uzasadnionych. Oprócz tego, że to niby jest gówno, że bla bla bla, według wiesz, tam ich zdania. Ale widzisz tutaj, że było dużo konkretnych odpowiedzi? Że oni są zdecydowani i wiedzą, dlaczego właśnie tak piszą? No i właśnie też... I tu właśnie też dobrze mówisz, bo no, też nie mam pojęcia po prostu w ogóle, co jest tego przyczyną. Znaczy, co... Ktoś sobie myśli, pisząc coś takiego, wiesz... Czy potrafiłby to uzasadnić, czy nie? Dlaczego tak właśnie myśli, nie? No ale zobacz, to też tak, ale myślę, że w sensie tak mi się wydaje, że też może hejtem na to może być to, na to Immortal, że nie wiem, czy po prostu wszyscy oczekiwali tego, że tu już się pojawi jasna informacja o Diablo 4, że oni po prostu wyjdą i powiedzą, dobra, Diablo 4 jest zrobione, kupujcie, wiesz. Czy też z takim nastawieniem ludzie do tego podchodzili? No, żeby jakieś tam coś, no tak, żeby przedstawić to jakkolwiek. No właśnie, na Netflixie Diablo ma być. No, także nie wiem, czy jeżeli powodem wielu osób do hejtu jest to, że nie dostali informacji o Diablo 4, albo myślą, że to na co czekali, tak długo, to jest właśnie Diablo Immortal i są przez to zawiedzeni, no to jest błędne myślenie, bo wystarczy po prostu posłuchać, co mówi Blizzard i poszperać trochę, żeby się dowiedzieć, że Diablo 4 będzie, że są nad tym prace. I są też prace nad serialem, tak? Tak jak tutaj wspomnieliśmy, czyli Diablo Immortal wcale jakoś nie, jak to powiedzieć, nie przekreśla Diablo 4, czy wiesz, czy jakichś innych rzeczy, tak? Dwanaście? A nie dłużej trochę? Albo 12 możliwe. Chyba 12, no. A w ten sposób. Tak. No na plus, żeby mi to też wyszło. Ale...
No tak, no i poza tym to też pracy trochę jest nad tym, tak? No. No dokładnie. A Diablo, myślisz, że jak już będzie jakiś zwiastun odnośnie czwartej części, no to może być dużo smaczków w takim zwiastunie, wiesz? Że mogą być rzeczy, których ludzie naprawdę mogli się nie spodziewać. I że mogą być w totalnym szoku, wiesz, co mi chodzi. Tylko po prostu trzeba dać czasu. No jeżeli dużo osób jest nastawionych na Diablo 4, no to na pewno chce, żeby to było dobre. I chce, żeby to w ogóle powstało, więc myślę, że to od tak hop-siup nie będzie. Jeżeli właśnie ktoś jest zawiedziony tym, że na tym BlizzConie nie było nic powiedziane o Diablo, że nie było żadnego przedstawienia Diablo 4 czy coś, no to cóż, no czasu potrzeba, tak? Do zrobienia tego wszystkiego. Jeśli o to chodzi po prostu. No, a nie wydaje mi się, żeby ktoś z tych takich komentarzy tutaj grał, wiesz, w to na przykład. Bo nie widzę nic odnośnie, żeby ktoś odniósł się do samej gry, do samej rozgrywki, czy coś. No i co to za gówno, tragedia, bla bla bla. I co czwarty komentarz taki sam, jebać, jebać, chujowe, chujowe, nie zagram. No to wiesz. O, już widzę komentarz. Co za kupa? Gdzie Diablo 4? To koniec Blizzarda. No, no i właśnie takie komentarze kurwa są tutaj. Przepraszam za przekleństwo ogólnie na odcinku u ciebie. Nie wiem, czy tak przyjmujesz to chętnie, ale tak do skomentowania tego jakoś musiałem po prostu to powiedzieć. Dodam w marginesie. No. No, takim względem. No tak. Na przykład jeśli chodzi o mnie, no to też nie ukrywam, jak pierwszy raz zacząłem, to miałem takie trochę zdziwienie, że potem oglądam. Patrzę, mówię, kurczę, wersja mobilna, tutaj tak, wszystko tak. Byłem trochę zdziwiony w sensie takim, że się nie spodziewałem tego. Ale pierwsze jak spojrzałem w komentarze, no to już byłem w szoku. I to razem widzieliśmy, pamiętam, gadaliśmy wtedy, jak razem obczajaliśmy to Diablo Immortal, pamiętasz? Kilka dni temu jakoś to było. To w szoku byłem. No tak, no bo jednak nikt nie wyda ci nawet chociażby 100 na jakąś grę mobilną. No wątpię, żeby ktoś tak w ogóle wydawał i wiesz, kupował grę mobilną, wiesz. Nie, myślę, że mniej nawet, chociaż... No myślę, że mogłoby tak kosztować. No i zawsze to widzisz, jakieś plusy można z tego wychwycić, no po prostu nie jest właśnie to, Diablo Immortal nie jest tym Diablo, na które każdy czekał, ale widzisz, coś wyszło, masz wersje mobilne, zawsze jakieś plusy są tego, tak? Nawet myślę, że taki większość tych hejterów Diablo Immortal mogłaby jakieś plusy z tego znaleźć, a i tak ciekawe, ile z nich w to zagra, bo pewnie większość się skusi. Tylko zobaczą, będzie pewnie w internecie pełno zdjęć z tego, bla bla bla, wiesz, to się rozniesie i każdy sobie zagra w to. Tym bardziej, że to naprawdę nie wygląda źle, no, kurde. Ja bym to z wielką chęcią zagrał. No właśnie. W Mobile Legends się grało, to kurde. To w to się nie zagra. Nie wiem, ja jeśli chodzi o moje podejście do tego, to na pewno jest na plus. Jeśli chodzi o samo Diablo Immortal.
No, ale zobacz. Nie jestem pewien, na tym bliskonie nie był zapowiedziany jakiś dodatek do Diablo Trójki przypadkiem czy coś? Bo ja coś o druidzie gdzieś wyczytałem, że ma wejść. Aha, przecieki, myślałem, że to już... No bo może... Właśnie nie wiem, bo jak było na bliskonie, no to też trochę spina do samego Blizzardu, może być też o to, że tak, wiesz... No to znowu coś do Diablo 3, ale znowu coś... Znaczy znowu coś do Diablo 3 wychodzi? Ale znowu musisz płacić też, nie? To bardziej tym bym się w sumie przejmował, że o, może być coś fajnego, ale znowu musisz ten hajs zapłacić, mimo że masz, załóżmy, Diablo trójkę z dodatkiem, wszystko już sobie kupiłeś, to wiesz, za kolejne musisz płacić. I myślę, że to może być też taki powód, żeby się zapaść do, jeżeli powód innych, dla którego się tak trochę na to Blizzarda się tak zdenerwowali, nie? Ale głównie widzę, że wszystko dotyczy się na razie Diablo Immortal, więc może nie mam racji odnośnie tego, że ludzie są źli na Blizzard przez tego druida, czy tam przez te przecieki, co tam miało z tym być. Ale na razie wszystko wychodzi na to, że... No... Powiem... No widzisz, ja na przykład większą, czy spinę też, nie wiem, czy to spinę takie określenie, ale na przykład bardziej właśnie jestem, jeśli chodzi taki trochę zdenerwowany właśnie na to, jeśli ma wyjść do Diablo 3 ten nekromanta i to się tyczy, wiesz, z kolejnym wydawaniem pieniędzy, jeżeli chce się rozgrywkę nową postacią i tam dalszą fabułę, to zdecydowanie na to byłbym bardziej zły niż na to Diablo Immortal, bo nie widzę po prostu powodu, żeby na Diablo Immortal być złym. Bo na przykład dla mnie to, że to jest wersja mobilna gry, no to nie ma dla mnie to znaczenia. Bo wiem, że to i tak nie jest to, na co wszyscy czekamy i że wiem, że to jest po prostu co innego, tak? Więc dla mnie to może być nawet, nie wiem, człowieku, na co, no. Kurwa, no na wszystko, chłopie. Na Xboxa jedynkę, no nie wiem, na co by sobie na Game Boya, przecież nawet na Game Boyu bym w to zagrał. No tak, bo chyba już więcej nie ma co tak mówić też o tym. No i właśnie, i to też to. Więc, no nie wiem po prostu, czy im się wydaje, że to jest to Diablo 4 jakimś cudem, no nie wiem. No ale tak to chyba nikt nie myśli. Bez przesady, no ale czasami mówię, jak ja patrzę na tą ilość łapek w dół i te komentarze, no to ja mam wrażenie, że im się to pomyliło, że myślę, co to, że to dla nich Diablo 4 jest, wiesz. Że mam wrażenie, że niektórym się po prostu no pojebało, że oni sobie myślą, o, Diablo 4 wyszło na telefon, wiesz co chodzi. Ja już po prostu takie wrażenie zaczynam mieć, bo już nie wiem po prostu od... Kurwa, no nie wiem, nie mam pojęcia już. A, że w tym sensie, żeby trochę to wcześniej poinformować o tym, tak? No w sumie to też może mieć wpływ, jak to, bo to tak nagle wyszło, tak? Na tym, po prostu się pojawiło na tym bliskonie, na to. Myślę, że do tego też można mieć uwagi. No ale tak poza tym to, czy ja wiem, czy to jest taki powód do hejtu? Nie wiem, ani to nie przekreśla powstania Diablo 4, ani nic, więc... Nie wiem. Pozostaje na razie, jeśli chodzi o mnie, no to kwestia, ile to będzie kosztować. Czy z tym nie przesadzą też, tak? I to jest... No tak, a dowodem na to jest, jeżeli ktoś grał w Diablo 2, w latach, w których wyszło i przeszedł, to wie, o czym, do czego zmierzamy. W jakim czasie powstało Diablo 3.
No. Tak, a jeszcze poza tym, że jeszcze nie wiemy, co mają w zanadrzu, także jeszcze mogą nas niejedną rzeczą, myślę, zaskoczyć. Przedłużamy, to chyba najważniejsze powiedzieliśmy. Haku? Tak, to po prostu wszystko już na razie, myślę, że po prostu, no powiedzieliśmy, co mieliśmy i... Reszta jest dla was po prostu, też możecie, przemyślcie sobie, co o tym sądzicie i nic poza tym nie ma już chyba. Żegnamy, do zobaczenia.